Proszę nam powiedzieć, jak doszło do pana spotkania z profesorem? Proszę panią, ja miałem kłopoty z sercem od roku 70. Miałem pierwszy zawał w 70. roku, wynikający chyba ze stresu trochę, bo chyba tak. W każdym razie po 10 lat było ok, po tym ciężkim tym zawale. No potem przyszedł drugi zawał, potem za 2 lata trzeci i już był koniec, czy początek końca. Każdy już tutaj by nie, lekarz prowadzący mnie tutaj w Instytucie Kardiologii powiedział, że nie ma ratunku. Powiedział, Tadeusz, jest 11:55, jak on powiedział. Jedyny wyjście, już wtedy profesor robił pierwsze, docent Religa robił pierwsze przeszczepy. Zaczął w 86, pierwszy przeszczep miał w 6, a to było właśnie w tym czasie. Więc ja napisałem do profesora, bo nie miałem wyjścia. Jedyny ratunek był właśnie przeszczepie. Napisałem 3 zdania tylko. Mam do dziś to pismo, bo mi zwrócił. Jestem nauczycielem, mam chore serce, proszę o pomoc. Tyle. Może zdaje mi się, wprawdzie nigdy mi tego nie powiedział profesora, że on ma sentyment do nauczycieli, bo jego ojciec był dyrektorem, kierownikiem szkoły tam, gdzie się urodził Religa, Miedwiednica chyba tak to się nazywa, a potem dyrektorem liceum w Warszawie. Więc być może, że nie wiem, w każdym razie, ale ja to tłumaczę troszkę inaczej. Religa jest, profesor był bardzo uczulony na potrzeby ludzi, pacjentów, ludzi w ogóle. Zaprosił mnie na konsultację do Zabrza, pojechałem. Zajął się mną dyrektor instytutu, profesor Pasek, bo Religa był tylko na kardiochirurgii. Zrobił koronarografię i rozłożył ręce. Nic się zrobić nie da. Więc ja mówię, no dobrze, a przeszczep? A on mówi, w tym wieku? Ile miałem 61 lat. I w tamtym okresie to był wiek nie do przeskoczenia. W tej chwili robi się te rzeczy u ludzi starszych. Kiedyś nie było. Więc ja idę do Religii. Na drugi koniec budynku i mówię, panie docencie, no tak mnie określono, tak mnie oceniono. A on mówi, ja to zobaczę. I umówił się ze mną na dzień następny i powiedział, że będziemy robić. Mówi, jeżeli jest zdrowe płuca i zdrowe nerki, to będziemy operować. Z tym, że miał na myśli bypassy na początkowo. Potem okazało się, że bypassy są niemożliwe. Decydował się na przeszczep. Proponował mi przeszczep. Ja wyraziłem zgodę oczywiście, bo nie miałem wyjścia innego. Czekałem tutaj pół roku pod telefonem w domu, bo ja byłem w takim stanie, że jeszcze mogłem, nie musiałem być w szpitalu po prostu. No 5 sierpnia dostałem telefon z Zabrza. Przez pół roku zawsze ktoś był w domu przy telefonie. Jeszcze komórek nie było. Prawda? Nie nosiło się z sobą telefonu. No i karetka, samolot, helikopter do Zabrza. Wieczorem byłem w Zabrzu i tego dnia był przeszczep. Już po przeszczepie utrzymywaliście panowie dosyć bliskie relacje, jak czytałam. Proszę mi powiedzieć, jakim człowiekiem tak na co dzień był profesor Religa? Te relacje nasze to były jako pacjenta z jednej strony, ale i również jako członka stowarzyszenia z drugiej, bo myśmy z profesorem razem zakładali Stowarzyszenie Transplantacji Serca. Ono powstało w 1989 roku, czyli 2 lata po moim przeszczepie. Bo chodziło wtedy o to, o zorganizowanie ludzi celem wspierania transplantologii, transplantacji serca. I profesor bywał w naszych spotkaniach, bo każdego roku mamy i mieliśmy i mamy zjazdy stowarzyszenia, a potem powstały koła terenowe i bywał na naszych spotkaniach w Kole Warszawskim tutaj też, szczególnie wtedy, kiedy był tutaj w MSWiA dyrektorem i kiedy był ordynatorem i kiedy był dyrektorem Instytutu Kardiologii. To myśmy się spotykali zawsze. Stąd oczywiście te stosunki były bardzo bliskie.
bo na przykład myśmy na nasz wniosek, profesor zgodził się zorganizować poradnie transplant, przychodnie tą transplantacyjną w Instytucie Kardiologii. Mieliśmy uroczyste otwarcie tej poradni i ona jest do dzisiaj, także ludzie po przeszczepie serca mają oddzielną poczekalnię, oddzielne gabinety lekarskie, nie muszą być razem z innymi, no bo mamy jednak tą obniżoną odporność organizmu. To jedna sprawa. Druga, zawsze byliśmy u profesora na imieninach, zawsze. W marcu zawsze była wizyta, czasami przesunęła się, bo jedna była nawet w sierpniu. Imieninowa, marcowa, prawda? Ale zawsze byliśmy i profesor zawsze od nas dostawał, no tam jakieś upominki, oczywiście to upominki to jakieś drobiazgi, na przykład serduszko, które jak się naciskało, to mówiło kocham cię po angielsku, prawda? Ja zawsze chodziłem do profesora z różami, bo on uwielbia róże i to była ilość róż odpowiadająca ilości lat po przeszczepie. Ostatnie moje kwiaty profesor dostał w tym roku. Jak dostał Orła Białego, to z gratulacjami posłałem kwiaty. Było 21 róż, 21 lat, prawda? Więc to były i takie relacje. I profesor był z nami bardzo blisko. Bardzo blisko, jak on się spotykał z nami, to mówił oczywiście o medycynie, mówił o tym króciutko, co, jak mamy postępować, ale od tego byli inni ludzie. On opowiadał, rozmawiał z nami, po prostu z nami rozmawiał. Na przykład mówił o tym, o połowie tych ryb na Pacyfiku, jak tu się łowi, bo on jeździ, wędkarz zapalony, prawda? A takie najbardziej szczególne cechy charakteru profesora, jakie pan zapamiętał? Ja bym wyróżnił dwie. Odwaga. Potrafił przeciwstawić się opinii nawet autorytetów lekarskich, jeśli idzie o transplantację serca. On zrobił to wbrew opiniom jego nawet przełożonych.